Witajcie przyjaciele! Dziś ja, ukraiński historyk, opowiem wam o osobliwościach Rosjan, o tym, dlaczego wyróżniają się od reszty ludzkości, dlaczego chcą się od niej odróżnić. I tutaj są bardzo starożytne i bardzo autorytatywne źródła, które wyjaśniają te rzeczy. W szczególności ojciec historii, Herodot, grecki, starożytny historyk grecki, napisał, że na terytorium współczesnej centralnej Rosji, to znaczy na północny wschód od Scytii, poza pustynią, to znaczy poza jakimś lasem, najwyraźniej w Zalesiu żyło plemię androfagów, czyli kanibali. A jakie były ich cechy szczególne tych kanibali? Badanie tych cech, tych kanibali przez źródła Herodota, a także źródła innych historyków, bardzo starożytnych, dają jasno do zrozumienia, że historia, jak się okazuje dla historii, 1000 lat to drobiazg. A oto co opisał o tych androfagach. Nad scytyjskimi rolnikami daleko leży pustynia, to znaczy wyżej, na północy. Za pustynią żyją androfagi, osobliwe, ale wcale nie scytyjskie plemię. Również na północy rozciąga się prawdziwa pustynia, na której, o ile mi wiadomo, nie ma już ludzi. Północna część Scytii, biegnąca wzdłuż Istr, graniczy najpierw z Agatami, potem Agatami są Dacowie, potem Neuri, Neuri to Bałtowie, potem androfagi, czyli na północnym wschodzie, i wreszcie Melanchleni. Melanchleni to lud, który najprawdopodobniej utożsamia się z grupą indoirańską. Spośród wszystkich plemion, androfagi mają najbardziej zaciekłe zwyczaje. Nie znają ani prawdy, ani prawa. Androfagi są nomadami. Noszą ubrania podobne do scytyjskich, ale ich język jest specyficzny. Są jedynym plemieniem kanibali w tym kraju. Więc co widzimy? Androfagi mają najbardziej dzikie zwyczaje. Cóż, wygląda to trochę jak współczesna Rosja. Prawdopodobnie podobnie, biorąc pod uwagę fakt, że w Rosji wskaźnik przestępczości, statystyki przestępczości, są około 30 do 40 razy gorsze niż w Europie Zachodniej. Oznacza to, że androfagi mają najbardziej dzikie zwyczaje. Nie mają prawdy, nie mają prawa. Cóż, jak napisał Herodot. To znaczy, prawda, jasne, że nie ma prawdy, bo Rosjanie uważają, że dobrze jest kraść. Przynajmniej 90% z nich tak uważa. Zabijać jest dobrze. I wszystkie przykazania mojżeszowe ich nie dotyczą. Istnieje specjalna rosyjska prawda, która całkowicie różni się od prawdy innych ludzi. To znaczy, oni nie mają, jak pisał Herodot, ani prawdy, ani prawa. Cóż, jeśli chodzi o prawo, bezprawie jest typowym rosyjskim słowem. A co ono oznacza? To jest absolutnie jasne. Oznacza to, że w rzeczywistości w Rosji nie ma prawa. Po raz pierwszy w historii rosyjscy deputowani w sali Rady Federacji Rosyjskiej lub Dumy czytali konstytucję. Były takie źródła. Androfagi to koczownicy. Cóż, powiedziałem już o przyczynie rosyjskiego pijaństwa. To jest alkoholizm, wysoka alkoholizacja. Ponieważ koczownicy w zimnym klimacie nie produkowali enzymu przez bardzo długi czas. Enzymu, który rozkłada alkohol w odpowiednim czasie. W związku z tym świadczy to o tym, że przodkowie Rosjan, którzy mają ten gen alkoholowy lub azjatycki, gdzieś około 70% z nich prawie na pewno byli koczownikami. I był w regionach północnych, nie w regionach południowych, gdzie spożywano wszystkie te produkty fermentacji, ale w regionach północnych, gdzie nie było czegoś takiego. Dlatego w rzeczywistości Rosjanie, kiedy się upiją, chcą dodać więcej, cóż, i walczyć z kimś, ponieważ czują się źle. Ubrania, cytując Herodota, oni, androfagi, noszą ubrania podobne do scytyjskich. To znaczy, wyglądają jak ludzie, jak inni ludzie. Ale to samo mogę powiedzieć o Rosjanach, oni też wyglądają jak ludzie. Ale ich język jest wyjątkowy. Cóż, jeśli chodzi o język, to prawdopodobnie chodzi o to, że Scytowie mają języki indoeuropejskie, całą grupę scytyjską. a androfagi, odpowiednio, miały języki nieindoeuropejskie. No i na tamtym terytorium, na terytorium Zależa, były różne plemiona ugrofińskie, to zrozumiałe. Powiedziałem już, że Moskwa jest krajem myryjskim, księstwem myryjskim. Następnie okazuje się, że kanibalizm był praktykowany nie tylko przez tych androfagów, ale także przez inne ludy, które żyły na wschód od androfagów. Oto jak pisze Herodot, Scytowie odwiedzający Argipans wymieniali towary, używając 7 tłumaczy 7 języków. Nie wiemy jednak nic o obszarze powyżej Sindian na północy, z wyjątkiem tego, co mówią nam ci ludzie. Mówi się, że Sindianie mają zwyczaj, że kiedy umiera czyjś ojciec, wszyscy jego krewni przynoszą jagnię, następnie przygotowują ofiarę, drobno siekają mięso i dodają do niego mięso zmarłego ojca ich pana, a następnie mieszają wszystko i urządzają ucztę. Ale wyrywają włosy z głowy zmarłego, dobrze je czyszczą, złocą i trzymają w domu jako klejnot, składając mu co roku wielkie ofiary. Syn czyni to swojemu ojcu, podobnie jak Ellen, gdy obchodzi święto swoich zmarłych rodziców. W całym tym kraju, który opisałem, zima jest tak sroga, że nieznośny mróz trwa 8 miesięcy, także kiedy wylejesz wodę, nie spowoduje to bagna na ziemi, ale kiedy rozpalisz ogień, może pojawić się błoto. Herodot zastanawia się też nad wszystkim innym. A oto inny historyk, który również wiele wyjaśnia na temat natury Rosji. Ammianus Marcellinus, rzymski historyk z IV wieku naszej ery, twórca historii, bardzo znany historyk, podobnie jak Herodot. A oto, co pisze o lokalizacji tych ogrów na terytorium współczesnej Rosji, gdzie żyły. Kraj Sarmatów rozciąga się od Dunaju do Donu, czyli od Dunaju do Donu, kraj Sarmatów, to terytorium współczesnej Ukrainy. Od Dunaju do Donu, jak mówi nasz ukraiński hymn, który jest granicą, czyli Don, który jest granicą między Europą a Azją. Po drugiej stronie Donu mieszkają Alanowie, czyli także inni Sarmaci, którzy tam mieszkali. Zamieszkiwali oni rozległe pustynie Scytii, których nazwy pochodzą od gór, podobnie jak Persowie, którzy swoimi zwycięstwami podbili okoliczne ludy i dali im swoją nazwę. Dalej na wschód mieszkają Melanchleni, a następnie kanibale, ponownie androfagi. Prowadzą oni, ci kanibale, wędrowny tryb życia, tak że wszyscy sąsiedzi rozproszyli się od nich, ponieważ nie chcieli mieszkać w ich pobliżu. Tak więc cały kraj na północy i wschodzie, aż do Chin, opustoszał. To znaczy, te Ołgeri znowu prowadzą wędrowny tryb życia, wszyscy sąsiedzi się od nich rozproszyli, przypomina mi to dzisiejszą Rosję, wszyscy od niej uciekają, bo nie chcą mieszkać w pobliżu. I tak cały kraj od kanibali na północy i wschodzie aż po Chiny jest pusty. To, jak sądzę, wszystko o dzisiejszej Rosji. Więc co mamy? Ci kanibale wyglądają jak ludzie, to znaczy ubierają się jak ludzie, choć mówią innym językiem. I w związku z tym mają zaciekłe zwyczaje, koczowniczy tryb życia, co pozwala im na przykład udać się na Krym, a potem krzyczeć, że muszą stamtąd wyjechać. W rzeczywistości ich koczownicze przemieszczanie się po regionach, a także te zaciekłe zwyczaje bez prawa i bez prawdy. Oni nie mają prawdy, nie mają prawa. My na Ukrainie dobrze wiemy, że Rosja nie ma ani prawdy, ani prawa. Ale ktoś powie, że to było bardzo dawno temu, że to jest starożytność, to jest androfagiczna, kanibalistyczna starożytność w Rosji. Ja bym powiedział, że to nie tak dawno, bo epoka kamienia łupanego jest 6000 lat od dzisiejszej Ukrainy, a od Rosji tylko 1500 lat. Czyli 4 razy dalej. To wciąż ma znaczenie, duże znaczenie. Ponadto moglibyśmy pokazać mapę, dołączę ją tutaj do wideo z jednym z pierwszych komentarzy, mapę regionów kanibalistycznych, która została narysowana przez naukowców, akademickich niemieckich naukowców w latach 90. XIX wieku. I oto w latach 90. XIX wieku część terytorium Rosji, ale bliżej Urału, została namalowana jako kanibalizm. To jest rok 1893, jak rozumiesz, niezbyt dawno temu. Wtedy, nawiasem mówiąc, Niemcy i Rosja miały normalne stosunki, to znaczy nie była to propaganda przed i wojną światową. A potem, komu to nie wystarczy, można powiedzieć, jakie obyczaje panują w dzisiejszej Rosji, ile jest rodzajów przestępstw, które nie mają żadnego wyjaśnienia i tak dalej. Ale możemy też zwrócić się do dowodów, do literatury rosyjskiej. Jest Mikołaj Leskov, wielki rosyjski pisarz, który pisał o roku 1840, o wydarzeniach w Rosji, tak jak je widział w dzieciństwie. I co napisał? Napisał, że w 1840 roku w prowincji Orel ludzie robili świece z ludzkiego tłuszczu. To znaczy, tak było, wyobraź sobie. I czego oni chcieli? Chcieli wywołać deszcz w prowincji Oryol, ci Moskale. I tak pisze. Nieznajomy przybył skądś i spędził noc w domu małego człowieka. Słuchał, opowiadał o smutku, złu, szczęściu braku deszczu i mówił, że zna ten przypadek, że w tym kłopocie księża nie pomogą i trzeba wyjść w pole z zapaloną świeczką zrobioną z tłuszczu pijanego człowieka, zakopanego na rozjeżdżonych drogach, bez krzyża i bez proboszcza. Nieznany mężczyzna był zbieraczem, a w swojej torbie miał właśnie taką świecę, jakiej potrzebował. Wcześniej miał długą, ale wypalił ją już w wielu miejscach, gdzie nie było deszczu, a wszędzie było tak, jakby padało. Zebraliśmy jajka i 6 griwnów ze świata i poszliśmy z nim pomodlić się w nocy na polu. Pomachał nam do krzyża zapaloną świecą z ludzkiego tłuszczu i powiedział, żebyśmy czekali na rosę rano i chmurę w południe, ale nie przeszkadzali jej, bo może obrócić się w innym kierunku. Cóż, chmura nie nadeszła, a oni zobaczyli tych miejscowych aborygenów z Orłowa, że tak powiem, zobaczyli mężczyznę biegającego po polu, znajomego mężczyznę, który był tylko miejscowym pijakiem. On wszystko, niewiewiórka mu się wydawała, ale że jakiś byk biegnie za nim, a oni uważali go za winnego, że chmury nie nadeszły, więc poszli i dźgnęli go i odpowiednio zrobili świecę z jego tłuszczu, spalili stodołę tą świecą. I jak to się wszystko skończyło? Leskov pisze to na podstawie własnych obserwacji na własnym osiedlu. A potem trzeci mężczyzna, jak pisze Leskov, wziął korzeona za nogi, wszyscy trzej zanieśli go do lasu, gdzie są gęsto zarośnięte wąwozy, natychmiast doszło do nieporozumienia, a korzeń krzyknął z westchnieniem: „Dlaczego mnie golisz?” Potem wszystko się uspokoiło, a następnie mężczyźni zeszli do strumienia i zaczęli się myć. I jakaś dziewczyna to wszystko odkryła, i zostali wezwani i przyznali się, że naprawdę byli w starych połówkach ze świecą, w połówkach stodoły, czyli ze świecą zrobioną z tłuszczu korzio. I to zapewne nieumyślnie, a jakżeby inaczej. Nie chodziło już o to, jak wznięcili pożar w połówce stodoły, ale o to, z czego zrobiona była wzmianka o świecy ze smalcu korzio. Cóż, tak się nazywał. Kto miał odwagę zejść na dno głębokiego wąwozu w długim lesie, znalazł zwłoki tego korzio, a tam pod zaroślami i suchymi liśćmi zeszłorocznej liści zobaczyli mocno rozłożone zwłoki, które cała wioska jednogłośnie uznała za zwłoki sornika korzyona. Cały wewnętrzny tłuszcz został już wyskrobany z tłuszczu korzio. Z niego, według wszelkiego prawdopodobieństwa, zrobiono wystarczającą liczbę świec, spalono w różnych miejscach i tak dalej. A ten Leskov, oczywiście, to straszny rusofob, napisał opowiadanie Lewsza. Czyli był rusofobem, bo mówił prawdę. Miał taką szczególną rusofobię, mówił prawdę, pisał. i opisuje pewną Angierkę, Gildegardę Wasiliewne, która jest zszokowana tym wszystkim, tym szczątkowym kanibalizmem. A jego ciotka mówi, tak, jest dolina łez, głód umysłu, głód serca i głód duszy. I tak, bardzo ciekawe, polecam każdemu przeczytać Judol Leskowa. To znaczy, o czym to jest? Wszyscy pisarze, którzy szczerze pisali o Rosjanach, są w XIX wieku, nawet w XX wieku. Jeśli weźmiesz na przykład tego samego Leskowa, weź na przykład Płatonowa, weź kogokolwiek. Jeśli weźmiesz Czechowa, kiedy pisze nie o szlachcie, nie o elicie, że tak powiem, ale o ludziach, zobaczysz, że pisze o prymitywnych ludziach, naprawdę prymitywnych ludziach. Szczególnie polecam Płatonowa, Andrzeja Płatonowa. Nawiasem mówiąc, bardzo utalentowany rosyjski pisarz. To znaczy, co widzimy? Widzimy osobliwości Rosjan. Jakie są ich dzisiejsze osobliwości? Cóż, bestialskie okrucieństwo. Więc to już jest udowodnione, widzimy to na Ukrainie. Żadne bajki tego nie ukryją. Skąd się bierze to bestialskie okrucieństwo? Cóż, jeśli ludzie są prymitywni, w rzeczywistości nie tak dawno temu z tego świata zwierząt. To znaczy wydaje im się, i wydaje się Rosjanom, że jeśli nie zabiłeś, to zostaniesz zabity. Oznacza to, że nadal żyją w takim zwierzęcym świecie, a echa tego, odpowiednio, wpływają na ich światopogląd. Oznacza to, że Rosjanie naprawdę uważają, że konieczne jest zabicie każdego, do kogo można dotrzeć. To jest taka pierwotna historia. Stąd te zagrożenia dla całego świata, stąd to oddzielenie się od całego świata i tak dalej. To znaczy, że ta natura, to okrucieństwo wobec zwierząt pochodzi stamtąd, z prymitywnego społeczeństwa. Cóż, jakie są inne cechy Rosjan, oprócz tego okrucieństwa? Cóż, jest zdolność do szybkiego przyjmowania wszystkiego, z zewnątrz. To znaczy, nie rozumiejąc znaczenia, ale przyjmując, że tak powiem, zewnętrzną formę. To znowu jest właściwość ludzi prymitywnych. Oznacza to, że wydaje im się, że po zbudowaniu samolotu ze sklejki z niektórych liści palmowych, samolot ten, odpowiednio, przyniesie im jakieś prezenty. Wiesz, ta historia jest ogólnie znana na wyspach, gdzie aborygeni widzieli samolot, a następnie zrobili dokładną replikę takiego samolotu z liści palmowych i spodziewali się, że z niego, co z niego wytryśnie, odpowiednio, dobrze. A Rosjanie w ten sam sposób na przykład nazywają swoich chanów prezydentami, swoich podwładnych chanów tam senatorami i tak dalej. Ale tak naprawdę niczego nie zapożyczają, ponieważ trudno jest zrozumieć istotę tego, ale bardzo łatwo zapożyczają formę. A kiedy patrzą na zachodnie społeczeństwo, zawsze widzą jakąś gejowską Europę, jakąś gejowską dumę, a nigdy nie widzą najgłębszej rzeczy, która jest w zachodniej kulturze. Żadnego geniuszu myśli i tak dalej. To znaczy, że nie jest ona dostępna. Widzą tylko najbardziej powierzchowne rzeczy, które przykuwają ich uwagę. Chodzi mi o to, że jest to typowe dla ludzi prymitywnych, którzy wychodzą z tego prymitywnego systemu. Naprawdę bardzo chwytają się zewnętrznych rzeczy i naśladują lub małpują. Rosjanie kochają wszystko, co błyszczące. To znaczy, oni to kochają. Cóż, odpowiednio, jeśli spojrzeć, ich gust nie jest zbyt, delikatnie mówiąc, w Rosjanach. Cóż, oczywiście nie wszyscy, ale wielu. Ponownie, jest to związane z gustem ludzi, dla których wszystko, co błyszczące, może być wskaźnikiem statusu. Ze względu na ten status są bardzo w pogoni. Rosjanie klękają przed przywódcą. To znaczy, ten rodzaj klękania. Starożytni dużo o tym pisali, że po prostu rozbijali guzy na czołach, kiedy upadali przed swoimi przywódcami, że tak powiem. Dlaczego? Ponieważ, no cóż, w jaskini ten przywódca jest totalitarny, całkowicie kontroluje wszystko, kto na kogo patrzy i odpowiednio karze. Więc musi wpaść prosto w noże. Brak środków kontroli i równowagi, które pojawiają się w społeczeństwie ludzkim, na przykład na etapie demokracji wojskowej. Nic z tego jeszcze się nie wydarzyło. Rosja nie dojrzała jeszcze nawet do demokracji wojskowej. Przeszła od razu od prymitywnego społeczeństwa do komunizmu, również prymitywnego. W związku z tym przed przywódcą panuje uwielbienie, ale jednocześnie, gdy tylko przywódca słabnie, gdy tylko Ekele chybi, zostaje zdeptany. W rzeczywistości, znając te właściwości swojego narodu, narodu rosyjskiego, Putin trzyma się władzy w ten sposób, ponieważ rozumie, że zostanie zdeptany przez swoich wdzięcznych rodaków. Co jeszcze? Jakie jeszcze cechy Rosjan znamy? Tak, w zasadzie wszystkie, które, no cóż, brak szacunku dla prawa, to całkiem jasne. To znaczy, jakie prawa mogą istnieć w jaskini? Żadne. To znaczy, wszystko jest uwarunkowane. Nie ma żadnych zewnętrznych ograniczeń. Dokładniej mówiąc, wewnętrznych. Oznacza to, że człowiek jest ograniczony wyłącznie siłą. Oznacza to, że jeśli pozwolisz Rosjanom się uwolnić, stworzą chaos i pogrom. Nie są w stanie kontrolować się od wewnątrz. Oznacza to, że nie mają sumienia. Taka niemoralność. I ta niemoralność jest produktem tych właśnie głosów, tych właśnie epok. Taka systemowa niemoralność. Ponieważ naukowcy często mówią, że prymitywni ludzie, zwłaszcza ci, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, nie mają ogólnej moralności. To znaczy, każdy z nich ma swoją własną moralność. To znaczy, rosyjska prawda, tak. Mają moralność, która nie dotyczy wszystkich. No właśnie, dlaczego? Bo każdy walczy o kość. Tutaj. Walczą o kość. Kto pierwszy wstanie, bierze buty. Więc możemy powiedzieć, że Rosjanie mają to, no cóż, jest pewna bystrość. Ponieważ w tej jaskini musisz pchać swoje ramiona i próbować kraść i tak dalej. To jest ta powszechna kradzież, ta skłonność do kradzieży. Skąd to się bierze? Ponownie, z prymitywnego systemu. Ponieważ w prymitywnym systemie koncepcja własności jest bardzo słaba. Czyli ktoś zasnął, coś mu zabrano i nie jest już właścicielem. Tak jest w prymitywnych społeczeństwach. W związku z tym Rosjanie nie rozumieją zbyt dobrze, gdzie jest coś, co jest ich, a nie ich. Oznacza to, że wszystko, co mogą dostać w swoje ręce, wydaje się należeć do nich. Jeśli policjant ich zatrzyma, nazywa się to rusofobią. To znaczy, jeśli policjant zatrzyma tych złodziei. To wszystko. Jest więc pewien spryt, ponieważ w tym, odpowiednio, w walce o kość konieczne jest przetrwanie. Ale najważniejszą rzeczą jest oczywiście ten kompletny relatywizm moralny. Czyli brak moralności jako takiej. To znaczy na tych, którzy mają jakiekolwiek echa moralności uważanej za naturalną dla rasy ludzkiej. W Rosji uważa się ich za głupców. Który, jak napisał pewien Holender, chyba w Rosji, że jeśli ktoś był uczciwy wśród Rosjan, co było bardzo rzadkie, mówili, że jest głupi i nie wie, jak żyć. A pewien duński ambasador powiedział, że Rosjanie nie kłamią, jeśli rosną im włosy na dłoniach. To znaczy, że nikt, wszyscy kłamią. I tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Nie po to, żeby kogoś upokorzyć. Ponieważ taki jest los narodu rosyjskiego. Nie tak dawno wyszli z jaskiń. Nie po to, by upokarzać, ale by zrozumieć instynkty tego narodu. Że on taki będzie. Że naród nie przeszedł, pominął te tysiące lat ewolucji innych narodów. A teraz czy Rosja ma szansę przed tymi tysiącami lat ewolucji, że tak powiem, szybko przeskoczyć? Niektórym się to udaje. W Afryce jest kilka całkiem przyzwoitych krajów, które są jeszcze bliżej. Ale w tej chwili są przyzwoite. Ale te kraje nie zniszczyły swoich najlepszych ludzi. W Rosji widzimy, że cała historia Rosji jest zarysowaniem pewnych humanistycznych, nieprzymitywnych idei. To udawany pokaz bycia Europą, powiedzmy. Cała historia Rosji, począwszy od jarzma mongolsko-tatarskiego, przez Iwana Groźnego, bolszewików, aż po Putina. Tutaj. W związku z tym, jak Rosja wyjdzie z tego wszystkiego, myślę, że po prostu nie będzie miała na to czasu. Nie będzie miała czasu. Nie ma czasu, nie ma chęci, nie ma możliwości. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaka może się przydarzyć Rosji, jest znalezienie się, odpowiednio, żółtego mistrza w Chinach i rozszerzenie na nich nieco właściwości, które Chińczycy mają dzisiaj. Myślę, że prawdopodobnie tak się stanie. To znaczy, tak się stanie. Najpierw Rosja spróbuje sprzedać swoje zasoby Chinom, a potem Chiny je wezmą, a Rosjanie będą żyć według zupełnie nowych zasad. Będą do tego przyzwyczajeni, tak jak wiele narodowości spoza Chin jest do tego przyzwyczajonych w Chinach. Będą do tego przyzwyczajeni, że tak powiem, przez długotrwały wpływ. Tutaj. Tak przy okazji, nie sądzę, żeby to była bardzo długa historia. To będzie dość szybkie. Prawdopodobnie będzie szybka, ponieważ epoki poruszają się teraz z prędkością błyskawicy. To jest wybór ludzi. Takie jest przeznaczenie. I aby to wszystko przyspieszyć, wzywam was do pomocy prawdziwym bohaterom, do pomocy dzielnym ukraińskim żołnierzom, którzy wszyscy mają koncepcję pionowości, w przeciwieństwie do... Istnieje pojęcie czegoś wysokiego, ich ojczyzny. Apeluję o pomoc w zakupie drugiego samochodu. Niestety, jeszcze na niego nie zebraliśmy, ale jest już blisko jednostki, która teraz wyzwala południe Ukrainy od rosyjsko-faszystowskich najeźdźców. Pomóc można na kartę Privatbank 5168-7451-08-46-1010. Odbiorca, żołnierz tej jednostki, żołnierz, mój przyjaciel Oleksandr Kanibor. Tak więc, przyjaciele, pomóżmy i pamiętajmy, że historia jest rzeczą, która wiele nas uczy. Która uczy nas zarówno dobra, jak i, odpowiednio, uczy nas unikać zła. To jest najważniejszy cel i sens historii. Niech cię Bóg błogosławi. Chwała Bogu i chwała Ukrainie.